Franiu, wygrywamy ważne spotkanie, 3 punkty zostają w Częstochowie. Też wywiązaliśmy się z roli faworyta, ale to nie był łatwy mecz. Nie był łatwy mecz. Zagraliśmy dobry mecz, ale nie bardzo dobry. Zabrakło nam koncentracji i trochę pewności w ten ostatniej tercji. No co, zabieramy trzy punkty i walczymy dalej. Goście doprowadzili do wyrównania, ale wtedy udało się wrzucić wyższy bieg, strzelić 2 bramki. No i tutaj ta trzecia Tomka Petraszka była naprawdę ładna i szczególnie twoje zagranie. Gdzieś tam trenowaliście to na treningu, czy to tak po prostu wyszło gdzieś tam spontanicznie? Nie, zawsze trenujemy takie drugie piłkę i mam dobre poczucie, gdzie piłka będzie spać. Także szczęśliwy się z tego i no co mogę powiedzieć, walczymy dalej, czekamy na następny mecz, gramy teraz puchar i potem znowu mecz w lidze i jedziemy dalej. Można też powiedzieć, że coraz lepiej czujecie się tutaj na własnym boisku, bo po tych 2 remisach teraz jest 2. zwycięstwo z rzędu, więc chyba ta gra tutaj ze swoimi kibicami na własnym boisku coraz bardziej wam sprzyja. Tak, coraz będzie to wyglądało bardzo lepiej i jeszcze jestem szczęśliwy, że gramy tu dobrze i czekamy na następny mecz tutaj, to jest z Pogonią, tak? No i co, mamy teraz 2 wyjazdy i czekamy dalej. Fran, dziękuję Ci za tę rozmowę, gratuluję zwycięstwa i tutaj warto dodać, że to jest Twoja 2. rozmowa z nami po polsku, także jest coraz lepiej. Dziękuję bardzo.